Subalska Rada Środowisk Katolickich wytacza artylerię przeciwko miejskiemu programowi dofinansowywania procedury in vitro. Działacze zarzucają Radzie Miejskiej, że procedowanie uchwały o przystąpieniu do opracowania i realizacji programu Kajtek obarczone było szeregiem przekłamań i tendencyjnych przekazów dezinformujących społeczność naszego miasta. Zdaniem katolickiej organizacji ekspertem projektu był przedstawiciel komercyjnej placówki zajmującej się zabiegami in vitro, a apele o zaproszenie do udziału w debacie szerszego grona ekspertów i etyków zostały zignorowane. Temu twierdzeniu zaprzecza Kamil Klimek, inicjator pomysłu, który podczas poniedziałkowej konferencji prasowej kilkakrotnie potwierdził, że zespół pracujący nad programem otwarty jest dla wszystkich. Przeciwnicy Kajtka w dalszej części swego wystąpienia uznają, że wypracowana uchwała oparta była wprawdzie na opinii medyka, ale jednocześnie komercyjnego przedsiębiorcy zajmującego się zarobkową realizacją uznanej na świecie procedury medycznej. Nie jest akceptowalne, by jakiekolwiek programy finansowane przez mieszkańców Suwałk podejmowane były wyłącznie na podstawie opinii lobbystów. Grzmią w uzasadnieniu projektu uchwały przeciwnicy tej metody. Tymczasem żadna z osób podpisanych pod złożonym do rady wnioskiem nie jest specjalistą z zakresu medycyny rozrodu. W dokumencie złożonym do Rady, jako swojego eksperta, działacze wskazują lekarza medycyny Tadeusza Wasilewskiego, który kilkanaście lat temu zaprzestał realizowania procedur in vitro. Dzisiaj jest zagorzałym zwolennikiem na protechnologii i podobnie jak ekspert zwolenników Kajtka, przedsiębiorcą prowadzącym klinikę oferującą odmienny sposób rozwiązywania problemu niepłodności. Prowadzi ją od 2009 roku, co w kategoriach logiki wnioskodawców każe również określić go mianem lobbysty. Warto zauważyć, że krytykowana przez wnioskodawców metoda in vitro jest szeroko zbadaną i uznaną przez świat procedurą medyczną, całkowicie legalną również w naszym systemie prawnym. Naprotechnologia natomiast nie uzyskała nigdy rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Obie organizacje stwierdziły, że brak jest dowodów na skuteczność tej metody w kontrolowaniu badaniach klinicznych.